Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szczególnie przez każdy piątek Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do tego, aby przejść niejako w naszych sercach tę drogę krzyżową, którą przebył Pan Jezus z miłości do nas, z miłości do każdego człowieka, dla naszego zbawienia. Ta przelana krew, podjęta męka, cierpienie to po to, aby uwolnić się od zła, aby uwolnić nas od tego, co nas zniewala, aby nasze serce uwolnić też z ciemności grzechu i wlać w nie światło swojej miłości. Ofiarujmy tę drogę krzyżową jako właśnie też wynagrodzenie za nasze winy, nasze grzechy. Też prośmy o miłosierdzie Boże dla tych, którzy są daleko od Pana Jezusa, którzy mają jeszcze zamknięte serca na Jego miłość, na Jego miłosierdzie. W tych rozważaniach drogi krzyżowej pomoże nam dzisiaj też sam Pan Jezus, który podyktował właśnie te rozważania Alicji Lęczewskiej, mistyczce, która nie tak stosunkowo, nie tak dawno zmarła, mieszkała w Szczecinie. Na drodze krzyżowej Pan Jezus daje nam lekcję, niejako uczy nas. Spróbujmy też przyglądnąć się tej nauce, która dla nas płynie z drogi krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus mówi: ucz się ode mnie przyjmowania niesprawiedliwości ludzkiej dla sprawiedliwości Bożej. Tak trudno nam jest przyjąć czyjś sąd, zwłaszcza kiedy jest niesprawiedliwy. Tak trudno nam jest przyjąć to, co może tak dotyka naszego serca. Pan Jezus te przykrości, niesprawiedliwości przyjmował w pokorze cichości swego serca, a to wszystko ofiarował za nas. Ucz się ode mnie przyjmowania niesprawiedliwości ludzkiej dla sprawiedliwości Bożej. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się przyjmowania krzyża codziennego dla chwały niebieskiej. Krzyż nie jest czymś łatwym w życiu człowieka. Nikt nie tęskni do cierpienia, nikt nie chce. I dopóki Pan Jezus nie wziął go na swoje ramiona, był dla człowieka tylko przekleństwem.
Ale kiedy On poszedł tą drogą krzyżową, wziął krzyż na swoje ramiona, to krzyż odtąd może być dla człowieka drogą do zbawienia. Jeżeli ten krzyż codzienny swój łączysz z Jego krzyżem, staje się Twój krzyż także dla Ciebie drogą do zbawienia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się miłosierdzia dla upadających, bo Ty także upadasz stale. Tak łatwo nam jest niejednokrotnie osądzać innych, wytykać czyjeś błędy, pokazywać jakby palcami. Zapominamy często, że my też upadamy. Który za nas cierpiał rany, stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się od Matki mojej wierności i posłuszeństwa woli Ojca. Maryja przyjęła Jezusa w chwili zwiastowania, urodziła Go, była od początku i była też w najtrudniejszych chwilach Jezusa na drodze krzyżowej. Jest także z nami, z Tobą, ze mną, zwłaszcza wtedy, kiedy doświadczasz jakby drogi krzyżowej w swoim życiu. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kiedy zapytano Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze, powiedział, abyś kochał Boga, abyś kochał drugiego człowieka jak siebie samego. Szymon wracał z pola. Nie obchodził go jakiś skazaniec, chciał przejść obojętnie, ale go przymusili. Nie wiedział, że samemu Bogu pomaga. Nie wiedział, nie znał nauki Jezusa, który powiedział, cokolwiek uczyniłeś drugiemu, mnie uczyniłeś. Tak często mijamy siebie, tak obojętnie. Tak często zapatrzeni w siebie, nie widzimy kogoś potrzebującego pomocy obok nas. Z drugiej strony, ile razy Pan Jezus przysyłał do Ciebie takich Szymonów, którzy Tobie pomagali, kiedy Ci było trudno. Czy wiedziałeś, że to był ktoś od Niego?
ktoś od Jezusa posłany do Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezus mówi, ocieraj moją twarz, a jej obraz pozostanie na twarzy Twojej. Ucz się wdzięczności za wyświadczone Ci dobro, a także za to, co wydaje Ci się złem. Weronika, cały tłum ludzi, a tylko ona miała odwagę wyjść z całego tłumu, by otrzeć Jezusowi twarz. Tak łatwo iść z tłumem, robić to, co wszyscy. Tak trudno stanąć po drugiej stronie. Nieraz przeciwko wszystkim, żeby obronić dobro, żeby stanąć po stronie prawdy. Trzeba mieć odwagę miłości. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja siódma. Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się i wyciągaj wnioski z upadków Twoich, które dopuszczam. Rzadko wyciągamy te wnioski, popełniamy ciągle te same, bywa błędy. Tak mało może przemyślenia jest w sercu, żeby było inaczej. Panie Jezu, umacnij nasze serca Twoją łaską, abyśmy z każdego upadku powstali za Twoją mocą, jeżeli bliżej Ciebie, bliżej Twojego serca, mocniej się Ciebie trzymali. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się, jak budować dobro słowem i świadectwem życia swojego. Płaczące niewiasty niewiele mogły uczynić dla Jezusa. I czasem też jest tak w naszym życiu, że jakby fizycznie nie możesz wiele pomóc, zrobić. Ale nierzadko to, że jesteś przy kimś, kto cierpi, potrzebuje pomocy, nawet milcząc, może się okazać dużym wsparciem. Nierzadko ktoś się załamał w trudnej chwili, bo został sam.
bo nikt nawet nie współczuł. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus trzeci raz upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wielki post, rekolekcje, spowiedź, postanowienie poprawy. Który to już raz? Upadam, upadam, upadam. Powstaję, upadam, powstaję, upadam. Chciałbym, żeby już nigdy nie upaść. Ale to się nie wydarzy. Taki słaby jest człowiek. I nieustannie potrzebuje Bożej mocy, aby iść do przodu i powstać z każdego upadku. Jak dobrze, Panie, że Twoje miłosierdzie się nie kończy, ani Twoja miłość, i że ona jest większa, mocniejsza od wszystkich naszych upadków. Który za nas cierpiał rany, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażonym. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus mówi, ucz się oddawania wszystkiego, co miłe Twemu ciału, sercu, myślom, dla chwały Bożej w Tobie. Panie Jezu, uczysz mnie przy tej stacji, że można było Ci zabrać wszystko, nawet tę szatę ostatnią, ale nikt nie był w stanie zabrać Ci miłości z serca, którym ukochałeś do końca. Uczysz mnie, że to właśnie to jest największy skarb, którego nikt zabrać nie może. I że ta miłość, którą Ty dajesz, jest najważniejsza. Niech ona będzie moim płaszczem każdego dnia. Niech będzie wypełnieniem mego serca. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ucz się cierpienia za braci z wiarą, nadzieją, miłością. Panie, mówiłeś, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Panie, mówiłeś, Wy jesteście moim światłem. Potrzebujesz, Panie, dzisiaj naszych rąk, naszych nóg,
naszych serc, by kochać dalej przez życie każdego z nas. Prosisz nas, abyśmy Twoją misję Ewangelii i miłości ponieśli dalej. Panie, niech grzechy nie krzyżują nas. Niech nasze grzechy nie zabijają w nas tej misji, do której nas powołujesz, tej drogi, na którą nas zapraszasz. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Apostołom w Wieczerniku, Panie, powiedziałeś: to Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. I powiedziałeś jak? Tak jak ja Was umiłowałem. Kiedy patrzę na Ciebie ukrzyżowanego, to zaczynam powoli rozumieć tę lekcję miłości i o miłości. Że kochać to nie dać się zwyciężyć złu żadnemu, choćby największemu, i być miłością wbrew wszystkiemu do końca. Tylko Twoja miłość ma tę moc. Panie, napełnij nas darem tej miłości przez Twego Ducha, Ducha Świętego. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Pan Jezus mówi: oddaj się przez ręce Maryi Bogu Twojemu. Jak wierna jest to miłość Matki Bożej od początku do samego końca, do ostatniego oddechu, uderzenia serca. A Jezus zdjęty z krzyża, złożony w jej ręce, trzyma go tak, jak było na początku, kiedy się narodził. Wierna w miłości. Maryjo, otocz nas tą miłością w drodze naszego życia. Przeprowadź nas przez to życie, abyśmy kiedyś po tamtej stronie mogli się znaleźć w Twoich ramionach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja 14. Pan Jezus w grobie złożony. Kłaniam Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Grób wydaje się taki straszny, taki smutny,
i jakby pełen beznadziei. Ciemność. Ale od kiedy, Panie, Ty tam spoczęłeś, ten grób staje się dla każdego, kto wierzy w Ciebie, tylko przejściem przez ciemne drzwi, tylko drogą. I też powiedziałeś, Panie, że ten, kto jak ziarno rzucone w ziemię, obumiera sobie po to, żeby kochać i dawać miłość Twoją innym, ten przechodzi ze śmierci do życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nas. Wzbudź w naszych sercach pragnienie uzyskania łaski odpustu zupełnego, związanego z nabożeństwem Drogi Krzyżowej, i pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.